ćwiczenie dykcji i poprawnej wymowy. Czyli ćwiczenie dykcji i poprawnej wymowy. Dobry słuch. Ciekawość świata. Oczy dookoła głowy. Rozmowa z drugim człowiekiem. Odpowiedni sprzęt. Znajomość tak zwanego języka radiowego. Realizatorka, surówka, paszcza, dźwięk. W małopolskiej międzypokoleniowej pracowni medialnej. 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 W małopolskiej międzypokoleniowej pracowni medialnej nauczysz się tak zwanego języka radiowego. Zdobędziesz dziennikarskie doświadczenie. Poznasz tajniki pracy dziennikarza. Rozwiniesz skrzydła i zostaniesz mistrzem pióra. Zagłosuj na projekt Małopolska Międzypokoleniowa Pracownia Medialna w budżecie obywatelskim Małopolski. Szczegóły na www.budzet.rdm.pl.